Ja mam takie pytanie o związek pomiędzy alkoholem i niewyrażonymi uczuciami. Czy... Super. Bardzo zauważyłam dziękuję. Jakby tak, u siebie jakby taki mechanizm, że jak coś jakby tak, na coś bardzo jakby mocno emocjonalnie zareaguję, to sięgam wtedy po alkohol, żeby zjechać jakby z tym ciśnieniem. No to jest też taki jakby trochę problem, który muszę jakby przepracować, no ale tak mi się też jakby pojawiło, jak gdzieś czy jakby to się też jakby pojawia jakby przez to, że czegoś nie wyrażam i coś jakby blokuje i przez ten alkohol jakby się odcinam w ogóle od tego? Nie, nie odcinaj się, no robisz, jakby to powiedzieć, przenosienie tymczasowe, to jak gdyby odstawiasz problem na przyszłość i pozwalasz na tymczasowy momencik sobie pooddychać, pobyć w spokoju, zrelaksować, o tym nie myśleć, zapamiętać. I jeżeli chodzi o alkoholu, jest kilka najbardziej rozpowszechnionych emocji i uczuć z nim związanych. Na przykład u was w Polsce, z tego, co ja osobiście widziałem, bo ja tak wszystko tam nie widziałem, tylko część alkoholików widziałem na dworcu centralnym z przyjacielami, tam jeszcze gdzieś. У вас bardzo wysoka моральność, bardzo wysoka religijna, wmówiona, wprowadzona w świadomość ludzi, filozofia. Wy tego nie знаете, tego nie widzicie po prostu, dlatego że wy w tym żyjecie. Tak jak ryba żyje w wodzie, ona nie widzi tej wody, tak i wy tego nie widzicie. No u was to jest bardzo wysoka. I każdy raz, вот если chodzi o najbardziej rozpowszechnionych uczuć, które nie były wyrażone i które powodują pojawienie alkoholu, poczucie winy. То есть, как только вы не исполняете ожидания вот тех религийных, тех своих родителей, оточения, а моральность так высока, что ладно найдете в целой Польске 2-3 особы, которые бы были в стане исполнить все ваши моралистичные засады вашей религии. Ну так? Ну давайте раз помышлим. Кто из вас есть на тыле швенты, же готов поведить? Махните мне ренком, я зроби зденча. Кто из вас готов поведеть, что он на 100% исполняет все ваши моралистичные засады там, и так далее, которые... Кто? Помахайте рынком, хочешь бы еден. Есть? Нема. Видите? Нема. А раз такие великие программы нажуцоны, и ведомо не каждый человек их в стане вычонгнуть, не каждый человек их в стане исполнить, то появляется великое почуче вины. Для чего у вас так мощно пьет алкоголь?